Dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony ja co pan. Chciałem powiedzieć 2017, nie? Jacopa streamuje na Twitchu albo Jacopo po prostu na YouTubie. Moi drodzy, mapa, czyli inaczej mówiąc, kompo mapa, moi drodzy. Tak ona się prezentuje dosłownie z planem rebuilding. Jest jeden tylko problem w Ostrowie Mazowiecka, ale nie powinno to sprawiać problemu dla was, że będą pobierali paczkę modów i nie będzie problemu z tą jedną dróżką, która jest od Radomia. To jest taki szczególny tylko. Mamy oczywiście promocja Polanda. Południową Polskę, w której nie ma Krosna, ale to tam nie powinno być problemu. Mamy Silezję przebudowaną, czyli Gliwice, Katowice i Czeladź, moje rejony. Jak i oczywiście mamy Rusmapa, Roeksa, Bykie, gdzie jest Bykie? Bykie Plus, dokładnie ten kawałek mamy. Promot, tu jest Roex. Tu z tego co pamiętam, to jest Metharp map. Z tego co pamiętam dobrze. Tu mamy Asgę, tu mamy dalsza część tak zwanego Rusmapa. Mamy też oczywiście Sound Region. Co tu jeszcze mamy? Te rejony nie pamiętam, ale powinniśmy zaraz przejść do modyfikacji, inaczej mówię do menadżera modów. Tu też mamy rejony. Tu mamy od Lizbony do Macae taki fajną drogę. Ona się nazywa w modyfikacji Ponte. Następnie mamy całą mapę, jak sami widzicie, całą mapę EA, która dodaje Amerykę Południową. Mamy oczywiście Wielką Brytanię, troszeczkę przebudowaną Francję, Paryż, gdzieś tu powinno być Bourges, który jest przebudowany, przynajmniej. Tak, i mamy tutaj od prawie że Mułonio taki jeden kawałek do Moirapa, tak się niby czyta. To. Nie mamy oczywiście tam później Grenlandii i tu na przykład były Group Map, ale to no problemo oczywiście. Pewnie ciekawi jesteście, jak to dokładnie wygląda, więc przejdźmy do panelu oczywiście menadżerów modów. No i witamy w panelu startowym, ale zobaczymy, gdzie jest menadżer. Tu dokładnie. Dokładnie. Idźmy na sam dół. The Grip Step. Kazachstan. Tu mamy normalnie na 1,4,5. Jeżeli 1,4,4 was przykuło, to tak sobie ustawiłem ten profil. The Grip Step. Trzy pleczki. Na 1,4,5. Sound Region to samo, tylko że DevEnd Map mamy 1,4,4, ale to nie powinno mieć problemu. English City Name do Sound Region. Później mamy mapy EA, później CAFFIXY, CombofIXY i tak dalej. Tu akurat w tych mapach EA mam zastosowany mod Passengera, który działa na Europę, jak i na mapy EA. Następnie Rusmap Dev. Promocy fix z mapą EA, promocy Middle East, Poland, dokładnie. Południowa Polska, Silesia, czyli Silesia to co mówiłem, czyli tam Gliwice, Katowice i Czeladź. Natomiast południowa to od Mszany do Krosna, którego nie ma akurat, jak się łączy akurat. Mamy później właśnie, tak jak wspomniałem, Maghreb Map, Red Sea. Assets i map też. Promoc Addon V6 mam tutaj wstawiony. Findmark, czy te rejony, które są właśnie, co pokazywałem.
Larne Road też jest tu wsadzony. Irlandia Map. Irland po prostu. Rozmaw. Kolejne, czyli model 2, model i map. Fix Dorus Mapa z mapą Air. Łącznik 2.61 Promax do rozmapa 2.44 wersja 1.1. Później mamy BG Plus i ten mały wycinek dwóch miejscowości, który mamy w Bułgarii. Następnie 6 plików Roexa. W tej paczce modów, którą ja wam dam, będzie darmowy, bo jak dobrze wiemy, płatny jest dostępny dla wszystkich, ale bez jednego pliku, którego mam tutaj zaznaczonego, czyli devmap. Więc bezpłatny będzie lepszy po prostu. Roex N City Name po prostu. ASGE Font Region Road Connection. ASGE samą po prostu bez Road Connection. Roex Alm MP Pack. Tu mamy akurat połączenie dróg Promoca z promocy Midlis, Roexa i Rusmapa właśnie. Później osobno mamy też Roexa ze Sun Regionem. Właśnie. Ponte da Brazil in Portugal. Ten mod jest w wersji, z tego co wiem na internecie, jest w wersji 1.4.4. Jeżeli usuniecie kompatybility w manifestie, chyba to się robi, to wtedy wam to zadziała. Albo po prostu sedno na 1.4.5, po prostu w kompatybility. Swedish Island mapy Addon Wombat Edition 1.10 oczywiście. Zamiejscowej we Francji. Update Paris Rebuilding Universal Localization. I teraz uwaga. Passenger mod jest dostępny na tym workshopie. Jaki? Sizzle. Sizzle Mega Pack. Sizzle do Star Warsów, jeżeli ktoś chce Star Wars Traffic. Później tak. Czesio. Jaki? Tom Tom. Ten Homer Simpson. Są dostępne na Tracking. Tracking mod musicie wpisać i po prostu Tom Tom Homer Simpson albo Czesio. Powinno wam znaleźć. A od niedawna Jacobo Navigation i Wóz Wiedźmina są na tym workshopie. Więc to tam możecie znaleźć. Oczywiście ETS 2 Alt World, czyli ten background, który my widzieli, jest oczywiście, musicie, z paczki modów na pewno będzie. I oczywiście na sam koniec full screen map. Więc to tyle, jeżeli chodzi o oczywiście mody. Jeżeli ktoś się pyta, ile modów? Tak, dokładnie. 77 modów jest tutaj włożonych przez, oczywiście, przeze mnie. Trzymajcie się. Bydźcie dobrej myśli, że wam zadziała mapa. Jeżeli chodzi o logi, nie patrzcie na logi, po prostu logi są to logi, które wykrywają, że mają errory, warningi, ale da się jechać. Da się jechać, więc tu macie pewność, że będzie sprawdzony i przyjemne do oglądania oczywiście. Z mojej strony to wszystko. Mówię do was, Jacobo streamuje. Jest na Twitchu, jak i oczywiście Jacobo na YouTubie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć i czołem.